Cześć kochani, witam was w kolejnym unpackingu i chciałabym dzisiaj wam przedstawić taką oto paczkę. Jest to pierwsze moje zamówienie ze sklepu Braille.pl i słuchajcie, tutaj będzie mój drugi w życiu Braille Traditional. Jest już to wycofany model z tego co wiem, ale jeszcze był tam na tym sklepie, więc tak. Słuchajcie, to ja teraz zacznę otwierać. Słuchajcie, ja już tutaj otworzyłam ten paragonik. I tak. Wow, to pudło jest ogromne. Tak, słuchajcie, tak wygląda. I ja nie wierzę, że mam tutaj tego konia. Tutaj jest jeszcze zdjęcie i ciekawostki o tym koniku. Wszystko jest niestety po angielsku, ale w tłumaczu sobie można to przetłumaczyć. I tak. Tutaj jest oczywiście logo Breyera, a tutaj mamy naszego konika. Jest cudowny Stingray. Jest to klaczka. Jak widzicie, jest mega cudowna. Sobie już tutaj otworzę to pudełko. I tak. Ja sobie go tutaj wysunę. O kurde. A, bo tutaj blokada. Dobra. Mamy naszego konika. Tak wygląda. Podstawka ma bardzo ciekawy dotyk. Sam model ogólnie tak wygląda. I tak, teraz czas na odplątywanie drutów, czyli czegoś, czego bardzo nienawidzę. Słuchajcie, ja go już otworzyłam. O, tak wygląda, kochany. Bardziej kochana. Piękna. Słodzina. Pychol. Te kopytka. Cudnie wygląda. Dostałam jeszcze katalog z fryzem. Chyba już stary dosyć. Tak mi się wydaje, chociaż są tu praktycznie takie same rzeczy, jak w tamtym, co dostałam poprzednio. I no. Słuchajcie, jeszcze podczas nagrywania to wypadła mi ta podstawka. Utknęło mi tutaj ten drucik. I nie mogę go wyciągnąć stąd. Okej, dobra, wyciągnęłam go. I słuchajcie, tutaj są odbite kopyta koni, tak jakby. Na piasku.
Wygląda to realistycznie, jak tak przybliżę do kamerki. A ogólnie to ona sobie tutaj na tej podstaweczce będzie stać. O! Ogólnie sam model jest duży. Za chwilkę dam porównanie do Gypsy'ego. Gypsy jest tutaj. Wydaje mi się, że on będzie mniejszy od niej. Wow! Ale ona jest ogromna. Dawniej on mi się wydawał taki mega wielki. A teraz patrzcie. Ona jest dużo większa od niego. Ale tak, słuchajcie. Tak wygląda moja Stig Gray. I jestem z niej mega zadowolona. Jest to Clutch Quarter Horse. I czytałam sobie bloga Capricorn Meadow. I tam właśnie zauważyłam zdjęcie, że zależy od koloru, bardziej od jasności światła, to wtedy będzie mieć jakby taką inną maść, mniejszą i jaśniejszą. I właśnie to jest ciekawe. Ogólnie sam model jest mega piękny i tak, cudna. Ten pyszczek, ona jest taka cudowna. Tutaj ma taką łysinkę jeszcze. Te znaki są zrobione specjalnie, nie że one są niby jakieś, że uszkodzenie czy coś. Tak wygląda grzywka. Tak jak w tą stronę troszkę się ją da, to wygląda trochę jakby była zielona, a tak no to szara jest. Ogólnie na półce to będzie sobie stała obok Gypsy'ego. I tak się prezentuje z innymi modelami. Mega się cieszę ze Stig Gray. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć jej więcej zdjęć, wpadajcie na mojego Instagrama. Tam na pewno będzie jej mnóstwo fotek. Mój Instagram to jest Tinker Collection. I tak. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!